Jak już Pan Przewodniczący powiedział, dzisiaj jest szczególny dzień i szczególna sesja. Dlatego też bardzo mi miło jest gościć u Państwa na tej ostatniej w tej kadencji sesji. Jak mogę dzisiaj stwierdzić, to przez okres tych 4 lat dobiegliśmy razem do zakończenia tej kadencji. Jest mi bardzo miło, że nie musiałem na Państwa sesję fatygować się w innych sytuacjach. Były to sesje spokojne, nie było trzeba nikogo wyprowadzać. Pan Przewodniczący z radnymi radził sobie bez żadnych problemów, także pod tym względem bardzo się cieszę, że tak to wyglądało. Proszę Państwa, przez 4 lata z Panem Burmistrzem, z Panem Zastępcą Burmistrza często spotykaliśmy się i rozmawialiśmy na niwie bezpieczeństwa gminy Rakoniewicy. Ja w imieniu własnym, mojego zastępcy oraz wszystkich pracowników dziękuję bardzo za wyrozumiałość dla Policji gminy Rakoniewicy, jak również dla policjantów całego powiatu. To, że my rozmawiamy, nie zawsze przekłada się na nasze wszelakie osiągnięcia, a wiecie Państwo dobrze, że powiem kolokwialnie, bez pieniędzy nie wszystko się da załatwić. Dlatego też w Radzie, która dzisiaj się tutaj zebrała, zarządowi i panu burmistrzowi, dziękuję bardzo za przekazane środki finansowe w tej całej kadencji. Tych środków było naprawdę w gminie Rakoniewice bardzo dużo. Są to środki, które zostały zainwestowane w budynek komisariatu, jak również środki, które, jak Państwo wiecie, zostaną przeznaczone na zakup 2 pojazdów. Jeden pojazd jest to pojazd małolitrażowy dla dzielnicowy i mam nadzieję, że do końca listopada ten pojazd będzie już tutaj pracował na Państwa gminie, a drugi pojazd będzie zakupiony ze środków wspólnych powiatu i pozostałych wszystkich gmin. Zakładamy, że będzie to Skoda Octavia o najwyższym wyposażeniu, cywilna z wideoradarem. Będzie ona jeździła też oczywiście na wszystkich gminach. Myślę, że z nasileniem trasy K32, czyli po większości w Rakoniewicach, gdzie, jak są, widzicie Państwo, na pewno po doniesieniach i prasowych, i regionalnych, że jest to odcinek trasy na naszym powiecie najbardziej zagrożony pod względem wypadkowym. Dziękuję wszystkim radnym za wyrozumiałość. Życzę powodzenia przy kolejnych wyborach 16 listopada. Mam nadzieję, że z większością czy z wszystkimi Państwa spotkamy się w następnej kadencji. Tak jak z mojej strony moja kadencja też dobiega końca, także mam nadzieję, że będę tu dalej pracował na terenie powiatu grodziskiego. Tak samo Państwo czekacie na ten wybór społeczny. Dziękuję bardzo i do miłego spotkania w następnych sesjach, następnej kadencji. Dziękuję.